uczestnicząc w najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana Nowego Przymierza, łączymy się we wspólnocie modlitwy, prosząc Pana, by nasz brat stał się wiernym apostołem Kościoła Powszechnego. Zwłaszcza z zagranicy, gdzieś Pan wiem, Piero, Dalgi.
bienvenida a nuestro padre Alfonso y nuestro hermano Jesús y a nuestras hermanas de España, Esther y María Luisa. Gościnnie witam bardzo serdecznie ojca Emiliana Bojko, księży Nautasa i Nautasa, siostry zakonne osądy Karmelu Świeckiego, wraz z przewodniczącą siostrą Nikita oraz grupę modlitewną Kozma. Witam osoby z Karmelu Świeckiego również w Poznaniu i was wszystkich przybyłych na te uroczystości naszego brata Jonasa, jego diakonata. Księże biskupie Damianie, proszę Cię o kontynuację tej Eucharystii w intencji naszego brata Jonasa, który ma przyjąć diakonat. Była autentyczna i prawdziwa i miła Bogu, uznajmy na początku nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepomagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, Jezus Chrystus wezwał swoich uczniów, aby służyli braciom, a nie wymagaliby ich obsługiwano. Sprawa, by Twoi słudzy, których dzisiaj wybierasz do stanu diakonatu, byli roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski, i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, który stał się ojcem wielu narodów,
zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Oto Słowo Boże. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On Pan jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izakowi. Pamięta bowiem o swym świętym słowie, danym Abrahamowi swojemu słudze, i wyprowadził lud swój wśród radości, z weselem swoich wybranych. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób
albo czym macie się bronić lub co mówić. Bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Oto Słowo Pańskie. Alleluja, alleluja. Wstąpi mający przyjąć święcenia diakonatu brat Jonas od Jezusa. Spróbowali to dzisiejsze świętowanie zrozumieć wokół takich pięciu kluczowych słów. Pierwsze słowo to jest wiara. Szczególnie gdy słuchamy dzisiejsze pierwsze czytanie, to temat wiary mocno nam wybrzmiewa. Abraham jako człowiek wiary, który głęboko zaufał Jezusowi, dobremu Bogu, który przyszedł do niego, wezwał go, żeby zostawił swoją ziemię, swoją pozycję i poszedł za nim, poszedł w nieznane. Abraham, jak słyszeliśmy, uwierzył nadziei wbrew nadziei. Był człowiekiem głębokiej wiary. Bardziej ufał Bogu niż temu, co przeczuwał, niż temu, co się wokół niego działo. Aby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje z naszym bratem, potrzeba spojrzenia wiary. To dobry Bóg przyszedł do naszego brata, powołał go, zaprosił i prowadzi na drodze powołania. Ten dzisiejszy dzień jest dniem, w którym przypominamy sobie, że Bóg jest zawsze pierwszy. To, co się dzisiaj dzieje na tych święceniach, ten kolejny krok drogi oddania się Jezusowi, naszego brata Jonasa, to jest odpowiedź na Boże powołanie, na Boże wezwanie. Bóg zawsze jest pierwszy. I bardzo chciałbym zaprosić i brata, i nas wszystkich, abyśmy dzisiaj, ciesząc się i uczestnicząc w tych świętych obrzędach, Bogu dziękowali za powołanie naszego brata, za powołanie każdego z nas. Dziękowali za to, że dobry Bóg jest z nami, ale też mocno wyznawali, że dobry Boże, bądź z naszym bratem, prowadź, wspieraj, umacniaj. Bardzo tego potrzebujemy. Drugie słowo, które nam dzisiaj towarzyszy, to jest radykalizm. Gdy słyszymy dzisiejszej Ewangelii i słyszymy Jezusa, który mówi o tym, że trzeba się przyznać do Niego, to się trochę przyznać, i to jednoznacznie, to się trwożymy, widząc naszą słabość, nasze niedoskonałości. Jezus chce, abyśmy szli za Nim mocno i jednoznacznie. Ten diakonat to jest czas oddania naszego brata jednoznacznego i radykalnego Jezusowi. Bardzo chcemy, proszę brata, się modlić z bratem, żeby tej radykalności nie brakło. Nie przyjmuje się diakonatu, żeby żyć na pół gwizdka, żeby żyć, aby przeżyć. Przyjmuje się go, aby mocno żyć dla Jezusa, mocno Jego Ewangelią, radykalnie, aby świadczyć o Nim wobec wszystkich. To ten dzisiejsza uroczystość, przyjęcie święceń diakonatu jest takim kolejnym krokiem, kolejnym etapem tego oddania się radykalnego Jezusowi.
po ślubach, najpierw czasowych, potem wieczystych, teraz diakonat. Jeszcze bardziej i mocniej, Jezu, wszystko dla Ciebie i wszystko z Tobą. I proszę, módlmy się razem, by ten radykalizm mocno wybrzmiewał w życiu naszego brata, by się nie godził na przeciętność. Ale warto, abyśmy i my, którzy towarzyszymy bratu, modlimy się razem z nim w tym ważnym momencie, żeby ten moment pobudził także i nas do mocnych, radykalnych decyzji. Jezu, też chcemy iść za Tobą mocno, oczywiście każdy na swojej drodze, ale abyś Ty, Jezu, był pierwszy, byłbyś uwielbiony. Prośmy, żeby i nam nie brakło takiej radykalności w pójściu za Jezusem. Byśmy nie godzili się na przeciętność. Drogi bracie Jonasie, Twoja radykalność jest Twoim oddaniem Jezusowi, ale ona jest ważna dla Kościoła, dla całego Kościoła. Dzisiaj potrzebujemy w Kościele takiego jednoznacznego świadectwa, jednoznaczności w oddaniu się Jezusowi. Bardzo wszyscy tego potrzebujemy. Papież Franciszek często przypomina, że osoby żyjące w stanie, aby Duch Święty przychodził, aby prowadził. Drogi bracie, chcemy się modlić, by nigdy Ci tej pokory nie brakło i byś nigdy nie uwierzył, że sam możesz. Proś pokornie, ale też chcemy modlić się z Tobą, abyś mocno uwierzył w tą obietnicę, która dzisiaj wybrzmiewa. Jezus mówi, że będzie posyłał Ducha, że w wypełnianiu tej misji nie zostawi Cię samego. Przyjmij to słowo. Uwierz w to słowo. Wracaj do tego słowa. Niech to słowo umacnia Cię i napełnia nadzieją, abyś mógł tą nadzieją potem dzielić się z innymi. Drogi bracie, jeżeli chcesz żyć w świętym diakonacie, w tej wspólnocie, chcesz służyć i żyć radykalnie i siebie oddać do końca Jezusowi, to proszę przyjść tu bliżej. Drogi synu, zanim przystąpisz do święceń diakonatu, musisz wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam Cię, czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy chcesz na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu, czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz
nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Czy biskupowi diecezjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Za chwilę polecimy naszego brata Bogu w litanii do wszystkich świętych. Zachętę do tej modlitwy wysłuchamy na stojącą. Następnie na znak uniżenia przed Panem brat mający przyjąć święcenia upadnie na twarz, a my wszyscy przyklękniemy. Błagajmy najmilsi Boga, Ojca Wszechmogącego, aby udzielił nam błogosławieństwa Twoją Matko Boża. Módl się za nami, święci Michał, Gabrielu i Rafale. Módlcie się za nami, święci aniołowie Boży. Módlcie się za nami, święty proroku Boży Eliaszu. Módlcie za nami, święty Janie Chrzcicielu. Módl się za nami, święty Józefie. Módl się za nami, święci Piotrze i Pawle. Módlcie się za nami, święty Andrzeju. Módl się za nami, święci Jakubie i Janie. Módl się za nami, święty Tomaszu. Módl się za nami, święci Filipie i Jakubie. Módlcie się za nami, święty Bartłomieju. Módl się za nami, święty Mateuszu. Módl się za nami, święci Szymonie i Tadeuszu. Módlcie się za nami, święty Macieju. Módl się za nami, święta Mario Magdaleno. Módl się za nami, święty Szczepanie. Módl się za nami, święty Ignacy Antiocheński. Módl się za nami, święty Wawrzyńczy. Módl się za nami, święty Wojciechu i Stanisławie. Módlcie się za nami, święte Perpetuo i Felicyto. Módlcie się za nami, święta Agnieszko. Módl się za nami, święta Teresa Benedykta od Krzyża. Módl się za nami, święty Atanazy. Módl się za nami, święci Bazylii Grzegorzu z Nazjazu. Módlcie się za nami, święty Augustynie. Módl się za nami, święty Grzegorzu. Módl się za nami, święci Cyrylu i Metody. Módlcie się za nami, święty Franciszku Salezy. Módl się za nami, święty Piusie X. Módl się za nami, święty Janie XXIII. Módl się za nami, święty Janie Pawle II. Módl się za nami, święty Marcinie. Módl się za nami, święty Benedykcie. Módl się za nami, święci Franciszku i Dominiku. Módlcie się za nami, święty Tomaszu z Akwinu.
Módl się za nami, święty Janie od krzyża. Módl się za nami, święty Franciszku Ksawery. Módl się za nami, święty Janie Bosko. Módl się za nami, święty Kazimierzu. Módl się za nami, święty Rafał od świętego Józefa. Módl się za nami, święta Katarzyna Sieneńska. Módl się za nami, święta Teresa od Jezusa. Módl się za nami, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Módl się za nami, błogosławiony Franciszku Paweł. Módl się za nami, wszyscy święci Karmelu. Módlcie się za nami, wszyscy święci i święte Boże. Módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Wybaw nas, Panie, od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie, od zasady szatana. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, Panie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wybaw nas, Panie, przez zesłanie Ducha Świętego. Wybaw nas, Panie, przez Twoje przyjście chwale. Wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przed Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego Franciszka i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego brata Jonasa pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego brata Jonasa pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tego wybranego brata Jonasa pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tego, któremu zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz nastąpi główny moment święceń diakonatu. Ksiądz biskup w milczeniu włoży ręce na wybranego, po czym odmówi uroczystą modlitwę święceń. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski i wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przeciwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy 7 mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na swego sługę, którego przez modlitwę wyświęcamy na diakona, aby służył Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na niego Ducha Świętego, aby go umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznacza się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o koryść i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w jego obyczajach jaśnieje zachowanie Twoich przykazań, aby czystość jego życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga mu mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć, dostąpi królowania z Nim w niebie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Za chwilę nowo wyświęcony diakon otrzyma stułem i dalmatykę, które są znakiem jego nowej godności w Kościele. Następnie brat odziany w szaty diakona
podejdzie do biskupa, który poda mu księgę Ewangelii, a następnie przekaże pocałunek pokoju. Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Waszą wiarę przy
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Ojcze Święty, Twój Syn obmył nogi uczniów, aby dać nam przykład. Przyjmij nasze dary, z którymi oddajemy samych siebie na duchową ofiarę i napełnij nas duchem pokory i miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca znosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osłonę na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił,
i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę swojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętą Teresą od Jezusa, świętym Janem od Krzyża i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Stanisława, obecnego wśród nas biskupa Damiana, wszystkich biskupów świata, naszego brata, który dzisiaj został wyświęcony na diakona Kościoła, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie Twoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który się w niebie, śmiel się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas pokoju.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obraź nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Jak niewierny Tomasz, tych
niech szukam rad. Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierzę mojej, jedną łaską swą. Boże, zma nadzieję, rozpal miłość mą. Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas. Chlebie żywy życie złym darzącej. Pragnę dla własnej duszy życie z Ciebie brać. Bym nad wszelką słowo ty Ciebie poznać chciał. Ty, co jak pylnika z wiosną karmi wschód. Przywróć mi niewinność od grzechów wrót. Oczyść mnie krwią swoją, którą wszystkich dam. Jedną kroplą mocy odbyć się. Boże nasz Ojcze, Ty posiliłeś swoim ciałem i krwią naszych braci, staw, aby byli wiernymi sługami Ewangelii, sakramentów i dzieł miłosierdzia, za Twoją chwałę i dla zbawienia wiernych, przez Chrystusa, Pana naszego. W tym szczególnym dniu święcenia diakonatu dziękuję Panu Bogu za dar życia i powołania do Karmelu. Dziękuję moim rodzicom.
Dziękuję Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Damianowi Brilowi, biskupowi archidiecezji poznańskiej za udzielenie mi święcień diakonatu. Ojcu, también dziękuję ojcu prowincjalowi Janowi Piotrowi Malickiemu oraz ojcu Szczepanowi Maciaszkowi, przeorowi klasztoru w Poznaniu. Pragnę podziękować także ojcu Alfonsowi Ruizowi, przeorowi z Burgos i bratu Jezusowi Rodriguezowi, którzy specjalnie na moje święcenie przyjechali. Nebent vidus to į karmeliškos pasinkumą tai nereikia. Siostry i bracia, członkowie rodzin, wielkiej rodziny Karmelu. Chrystus obiecuje nam dzisiaj, że nas nie zostawi. Który Cię powołał do posługiwania ludziom w swoim Kościele, niech Cię obdarzy wielką troskliwością o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich. Bóg, który Ci powierzył głoszenie Chrystusowej Ewangelii, niech Cię wspomaga, abyś żył zgodnie z Jego Słowem, jako Jego szczery i gorliwy świadek. Bóg, który Cię ustanowił szafarzem swoich misteriów, niechaj sprawi, abyś naśladując Jego Syna Jezusa Chrystusa, był na świecie sługą jedności i pokoju.